powstanie nowa baza morska NATO? Jest konkretna propozycja, Albania chce u siebie wojskowej bazy morskiej. Prowadzi rozmowy z NATO. Premier Albanii Edi Rama przekazał, że jego rząd prowadzi rozmowy z NATO o budowie wojskowej bazy morskiej w Porto Romano, porcie budowanym na wybrzeżu Adriatyku, podaje Reuters. Edi Rama powiedział na konferencji prasowej, że Porto Romano, położone w pobliżu nadmorskiego miasta Durres, które ma być jednym z największych portów w kraju, będzie miało część handlową, a także bazę wojskową. Powiedział też, że baza wojskowa zostanie zbudowana i współfinansowana przez NATO i Albanię. Albania oferuje NATO bazę wojskową. Wkrótce wrócimy do Brukseli, aby kontynuować rozmowy dotyczące naszej propozycji instalacji bazy morskiej NATO w nowym porcie w Durres, dodał Rama. W maju rząd Albanii oferował NATO wykorzystanie swojej bazy morskiej Pashaliman, położonej około 200 km na południe od Tirany. Została ona założona przez Rosjan jako baza okrętów podwodnych w latach 50. Znajdowało się z niej 12 okrętów podwodnych. Albania została członkiem NATO w 2009 roku.